Państwo, proszę o zajmowanie miejsc. Witam wszystkich po przerwie 10-minutowej. Podaję, że... Nie, zegar idzie. Tak, zegar ma inny czas. Drodzy Państwo, rozpoczynamy dalszą część sesji nadzwyczajnej, 58. Rady Gminy Lelów. Przechodzimy do punktu 10. Informacja. Kolejnym punktem jest informacja o zasadności wyboru doktora Krzysztofa Adamkiewicza i warunków zatrudnienia na kierownika ośrodka zdrowia w Lelu. Pan wójt, proszę bardzo o odpowiedź. Proszę Państwa, sprawa kierownika SPZOS w Lelowie trwa od września ubiegłego roku, wtedy kiedy zwolniła się pani doktor Reimann i na pełniącą obowiązki powołałem panią Annę Olejniczą. Proszę Państwa, ogłosiłem konkurs, myśląc, że komisja konkursowa rozstrzygnie ten konkurs. Co się w międzyczasie działo, co się stało? Cały czas dyskutowaliśmy, pamiętacie Państwo, na sesji, na społecznych radach, cały czas pojawiał się temat naszego ośrodka zdrowia, czego przypominam, że za kierownictwa pani doktor Reimann no i było, czasami składa informacje, natomiast tutaj cały czas było, no cały czas było głośno. Zaczęło się od tego, proszę Państwa, że ośrodek zdrowia zaczął zbierać podpisy pod nieprywatyzowaniem naszego ZUS. Tutaj na sesji podejmowaliśmy uchwałę, że nie będziemy w żaden sposób przekształcać naszego ośrodka zdrowia. Te podpisy natomiast były zbierane, kupa dyskusji, kupa paraliżowania pracy tak naprawdę ośrodka zdrowia. W międzyczasie był konkurs na rehabilitację. Ja chciałem pomóc pani doktor przy tym konkursie. Natomiast pani doktor powiedziała, że nie chce żadnej pomocy. Ona da sobie radę sama. To są informacje tajne i ona ten kontrakt załatwi. Jak wiecie Państwo, rehabilitacja jest bardzo potrzebna dla naszego społeczeństwa. Był w międzyczasie konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I pani doktor poprosiłem o złożenie wyjaśnień, dlaczego ten kontrakt na rehabilitację nie był nam przyznany. Pani doktor wyjaśniała tak. Oferta nie była odrzucona w przyczynie formalnej i sugerowana na posiedzeniu Rady Społecznej. Komisja konkursowa, będąc na kontroli, stwierdziła, że brak jest pomieszczenia do masażu. Z tego powodu oferta została odrzucona w całości. Posiadamy osobne pomieszczenia do masażu, które zostało przystosowane po przeniesieniu archiwu SPZOS, lecz tymczasowo stało tam urządzenie do masażu mechanicznego Rolling Star. Urządzenie to nie jest sprzętem zakwalifikowanym do kontraktowania świadczeń z zakresu rehabilitacji i było zakupione wielokrotnie. To jest odpowiedź 5. Odpowiedź 12. Oferta została odrzucona z powodu, iż komisja konkursowa uznała brak pomieszczenia do masażu, ponieważ miał tam sprzęt do masażu mechanicznego. Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia. W odpowiedzi i tak dalej. Uprzejmie informuję, że oferta złożona przez SPZOS Gminy Świętego w Lelowie została odrzucona przez Komisję Konkursową w dniu 8 maja 2014 roku ze względu na niespełnienie wymagań dotyczących posiadania wymaganego sprzętu oraz warunków lokalowych do udzielania świadczeń medycznych
zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej w mierze zaszczytowej 3 i tak dalej. Kontrola przeprowadzona w oferentach 5 maja ustaliła, że oferent nie posiada gabinetu masażu przygotowanego do realizacji świadczeń, mimo że zgodnie z udzieloną odpowiedzią ankietową winien go mieć już w dniu 31 marca, to jest dniu złożenia oferty. Zgodnie z załącznikiem nr 3 wyżej wymienionego zarządzenia, warunki wymagane dotyczące pomieszczeń wskazują jednoznacznie, że gabinet masażu powinien stanowić odrębne pomieszczenie, o ile świadczenie zrealizowane. No proszę Państwa, jakbyśmy wiedzieli o tym, tak jak prosiłem Panią Dorotę i gdy składała ten wniosek, byśmy zrobili wszystko, żeby tamto urządzenie nie stało i żeby to faktycznie było to osobne pomieszczenie do masażu. Także Pani Doktor jeszcze stwierdziła, mówię, Pani Doktor, dobrze, a co będzie, jak tego kontaktu nie dostaniemy? Pani Doktor powiedziała, bo to ja powiem, że w Unii zwykle. Następnie, proszę Państwa. Może przerwę Pani, bo na razie Pan wymieniał tylko nazwisko doktor Lejman, ale już się teraz dowiedzieli. To nie obowiązuje. No. Następnie, proszę Państwa, sprawa z fotelem dentystycznym. Sparaliżowany został gabinet dentystyczny na miesiąc. Zrobione były pewne ustalenia. Ja musiałem wołać, czy zwoływać 2 razy komisję, nawet pan radny Jabłowski był ze mną, żeby ten gabinet ruszył. Bo przecież telefony do domu mam, że nie mają gdzie dzieci leczyć zęby. I proszę Państwa, to były powody, dla których uznałem, że Pani Doktor jest dalej doktorem, niech leczy, ale na zarządzaniu się niestety. I w związku z tym, ponieważ komisja nie wybrała żadnego z kandydatów, którzy się zgłosili, czyli jak się zgłosili, to chcą pracować w Lelowie. Uznałem, że kandydatura pana doktora Adamkiewicza, również zważając na specjalizację, jest kandydaturą dobrą na powołanie do kierownika i tak też go powołałem. Jeżeli chodzi o warunki płacy, ma takie samo jak pozostali lekarze. I w tej chwili w ośrodku zdrowia jest 4 lekarzy. Wszyscy przyjmują. Pani doktor Olejnicza, pani doktor Bernacka na pół etatu, pan doktor Hałuchowski na 1/4 tego etatu i kierownik, który też leczy, wypisuje recepty, jest on koło. Pan doktor wie, że tam trzeba wiele poprawić w tym ośrodku. Dałem mu czas do tego, żeby się zorientował. Również sugestie, będę chciał się spotkać z społeczną radą, z radą gminy, żebyśmy przedyskutowali, jak ten ośrodek powinien działać. I to tyle. Uważałem, że w ośrodku powinno się zmienić, bo pani doktor Olnicza dalej pracuje, jest lekarzem, natomiast no nie każdy może spróbować wszystkie funkcje. Okazało się, że komisja, to co powiedziałem wczoraj, bo też miałem to wczoraj pytanie, okazało się, że komisja, no, jakby zadbała im trochę obiektywizmu, bo robiła sobie też kampanię. Mało tego, proszę Państwa, wczoraj wystąpił jeden z kandydatów, który powiedział, żeby obsparować wójta, że wójt chciał go powołać do komisji, żeby głosował przeciwko pani doktor Olejnicza. Ten kandydat nie z mojego komitetu jeszcze, to znaczy.
ten kandydat był tak oburzony, że wystąpił wczoraj i oświadczył, że do niczego nie zmuszałem nikogokolwiek z członków. Także proszę Państwa, całe zamieszanie wokół ośrodka, to nie jest zamieszanie wokół ośrodka, tylko wokół tego, kto ma być kierownikiem. Jeżeli ja uznaję i mam podstawę i argumenty do tego, żeby powiedzieć, kto się nadaje na kierownika, kto nie, z kim będziemy pracować, kim nie, jako kierownikiem, to nie wiem dlaczego będę to się śmieje, ale to... Jeżeli ja tak uznaję, czy dyskutujemy z Wyższą Komisją, to pomimo tego, że jest, to wielu mi to jest zarzuca, że panie wójcie, a mógł pan to zrobić po wyborach. Nie, proszę Państwa. Życie toczy się pomimo wyborów. Tam są potrzebne szybkie decyzje, tam powinny być decyzje podjęte, więc się nie boję i odpowiadam. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, Pan Wójt tu nam wyjaśnił w tym punkcie. Ja niejako jestem wywołany do odpowiedzi, ponieważ byłem przewodniczący tej komisji, która przeprowadzała konkurs na kierownika ZOZ-u. I proszę Państwa, i powiem Wam, że czytałem czasopismo, gazetę Myszkowską i od razu, jako człowiek znający doskonale, jak to wszystko przebiegało, od razu stwierdziłem, że to jest jak gdyby jeden punkt widzenia i to powiedzmy punkt widzenia pani Olejnicza. Tutaj jestem, niech pan mnie dobrze ujmie. O, dziękuję. To pan Jacek Mazanek, tak, bo mi tu ktoś podpowiada, redaktor tego artykułu. Więc chciałbym od razu przy okazji wyjaśnić, żeby pan też to sobie zapisał, że proszę państwa, pani doktor Olejniczak od samego początku składała dokumenty o objęcie stanowiska kierownika naszego ZOZ-u, wiedząc, że nie spełnia podstawowych warunków. Po prostu nie spełnia punktu dotyczącego dokumenty potwierdzające 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo potwierdzające 3-letni staż pracy i ukończone, przepraszam, studia podyplomowe na kierunku zarządzania. I ona wiedziała o tym, że nie spełnia, ani razu nie powiedziała panu redaktorowi, że to była przyczyna, a to była główna przyczyna. Poza tym powiem Państwu, zresztą tu jest członek komisji, może potwierdzić, że dokumenty na przykład nam dała skserowane, ale zgodnie z zarządzaniem powinny być potwierdzone za zgodność. Nie były. Myśmy wszystkich, którzy tak nam dawali dokumenty, takie wymóg rozporządzenia, mogę Państwu zaraz odczytać, odrzucali takie dokumenty, bo ja nie wiem, czy tam na pewno jest prawda. Zresztą zarząd, rozporządzenie ministra zdrowia wymaga takich dokumentów, jak chcecie, mogę Wam odczytać, tylko nie chciałbym tu przedłużać. I po prostu komisja dlatego tak postępowała. Ja nie chcę się zagłębiać, jak będzie czas, to mogę więcej powiedzieć. Następna sprawa, wypowiedź pana doktora Ogódka, że on nigdy nie widział pana tam doktora Adamkiewicza. Pan Ogódek to w ogóle chyba nikogo nie widział, bo nigdy nie był na komisji. Nie powiedział tego? Po prostu go nie było, był po prostu w gipsie i nie był w stanie przyjechać. To też tak nieuczciwie. Jak się pisze coś, to się pisze i dalej, że to tak wyglądało. A nie, że on nie widział tego kandydata. On nie widział żadnych kandydatów. A czwarta rzecz, proszę Państwa, żeby już powiedzieć tak szczerze. Mieliśmy tu kiedyś spotkanie. Ja nie jestem członkiem komisji, nie jestem członkiem Społecznego Komitetu, ale jestem zapraszany jako przewodniczący Rady. I pamiętam na początku, jak pani Rejman, którą chyba trzeba teraz, ja nie wiem, chyba trzeba cię przeprosić, jak pani Rejman, powiedzmy, odchodziła, to pamiętam, jak pani doktor Olejniczak była oburzona, jak tak może być, że ona ma klucze, że ona tam wchodzi, ona tam coś wynosi i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że jak teraz pan doktor Adamowicz chciał przejąć placówkę, to ona powiedziała, że ma 14 dni na przekazanie kluczy. No coś tu, drodzy Państwo, bądźmy konsekwentni. Bądźmy konsekwentni. Natomiast komisja nie wybrała żadnego z kandydatów. Pan wójt poprosił nas, jeszcze przed rozwiązaniem, bo to zgodnie z rozporządzeniem, poprosił nas o opinię. My jako członkowie komisji
Wypowiedzieliśmy się co do opinii. Wójt się pytał o pana doktora Adamowicza. Nie pytał o opinię na temat pani Olejniczak, o ile dobrze pamiętam, bo to była kandydatura przez wójta zgłaszana. Myśmy taką opinię wypowiedzieli. Powiem, że nie była jednakowa, tylko każdy radny wypowiedział swoją, były one, różniły się. Niemniej jednak, ta opinia nie zobowiązywała wójta w ostateczności, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, do powiedzmy przekazania osobie tej, która na przykład nie uzyskała większości w tej radzie. Podobnie, to tylko tyle, żeby była jasność. Podobnie jak chyba sam fakt, wójt tą decyzję mógł podjąć suwerennie, nie pytając się absolutnie. Oczywiście, ale no, uważam, że to bardzo dobrze zrobił. Myślę, że to już mówię, już oddam. Myślę, że bardzo dobrze zrobił, ponieważ był władny podjąć taką decyzję i ta decyzja nie narusza prawa. I ja myślę, drodzy Państwo, że więcej nakręcania przy tym, napięcia czy jakichś tam niedomówień, zobaczymy, jak to wszystko się będzie układało i oby jak najlepiej, żeby się to uciszyło. Pani doktor Olejniczak niech się zajmie leczeniem, bo tyle lat już tu leczyła i ją wszyscy znają, ma swoich pacjentów. Rządzić okazało, no nie każdy ma do rządzenia predyspozycję. Pan radca chciał coś, proszę. Panie przewodniczący, tak troszeczkę zgłosuję, ta opinia musi być, tylko też ona nie jest wiążąca. To jest tak. Znaczy opinia powinna być tej komisji, a ona jest niewiążąca. Następnie, drodzy Państwo, po podpisaniu umowy z panem doktorem, my jako komisja już jesteśmy automatycznie rozwiązani. To tyle, że do kwestii prawnych. Proszę uprzejmie. Proszę bardzo, pan Stefan Wodarski, pan radny Wodarski. Ja chciałem się zapytać, dlaczego jest ośrodek otwarty od godziny 7, piszę tam o 7, rzeczywiście jest otwierany o godzinie 7, ale że, nawet i dzisiaj byłem, nawet już tutaj przed mną, jeszcze było zamknięte, o godzinie 7 rzeczywiście został otwarty, ale żadna z pielęgniarek, nikt, żadnych pracownik do godziny 7:30 nie przyszły do rejestracji i prawdopodobnie jest to tak codziennie. Po co te pół godziny tam jest? Po to, żeby pacjenci nie martwili, czy ja wiem, no, że niby to się pracuje. Po co te pół godziny jest? Tak. Do godziny 7:30, nawet gdy są dni, kiedy są pobierane materiały do badania, też to się zaczyna od godziny 7:30. Jest niby czynne od godziny 7:00. Czy ktoś z Pani, Panów Radnych? Proszę, Pan Radny Jaworski. Panie Przewodniczący, był Pan Przewodniczący tej komisji konkursowej. Czy tam było wyszczególnione, jakiej specjalizacji powinien być lekarz zatrudniony? Znaczy to wszystko, co rozporządzenie zawiera, to tak jest napisane i tam dlatego niektórych odrzucaliśmy, a drugich nie. Ja bym musiał po prostu przeczytać wam rozporządzenie, ten punkt, bo tu mam. Bo pan Mariano może potwierdzić, jeden i drugi członek komisji, każde dokumenty sprawdzaliśmy według tego rozporządzenia. Czy jest, czy nie. Ja nie pamiętam, kto tam miał, kto nie miał, bo odrzucaliśmy i niektórych w ogóle. Proszę bardzo, panie radca. No, to rób. Wydaje mi się, że raczej bardziej wskazane i to chyba nie tak powiem, nie wiem, w tej komisji nie wiem, ale lekarz rodzinny, internista, a tutaj pamiętam tego onkologa, i jest akurat specjalizacja, która jest nam na pewno jest potrzebna, ale bardziej jest potrzebna, żebyśmy lekarz rodzinny, bo nie mówię. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, czytałem artykuł w Gazecie Myszkowskiej, to wyraźnie pisze, że pan Adam, przeciwko panu Adamkiewiczowi toczy się rozprawa w Sądzie Rejonowym Częstochowa. Czy coś w komisji... Z dokumentów nie wynika tego. Od razu powiem. Czy wójt to informował?
Każdy z kandydatów składał odpowiednie oświadczenie, znaczy nie oświadczenie, tam był, dokładnie pamiętam, wyciąg był z potwierdzeniem z sądu o karalności. I tam nie ma takiego określenia, że przeciwko mnie nie toczy się nic, tylko karany czy nie karany bodajże. Nie chciałbym tu przekłamać. Ale nie było tak, że, żeby on dopisywał, że jest i nie toczy się przeciwko mnie. Panie radco, pan może bardziej to prawnie nazwie, bo ja na ile mogę. Udział w pracach tej komisji, ale z tego, co jest wiadomo, to ogłoszenie o konkursie nie zawierało chyba takiego wymogu formalnego, aby kandydat posiadał specjalizację medyczną. I wójt, dokonując tego wyboru po dwóch nieskutecznych próbach wybrania kandydata w drodze konkursu, miał obowiązek kierować się tylko i wyłącznie tym, co mam zapisane w ustawie. A tam jest, tam w ustawie nawet nie ma mowy o tym, aby kierownikiem musiał być lekarz. Ma mieć tylko wykształcenie wyższe i ma mieć skończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania. Nie ma też mowy zarządzania czym. Oczywiście, że zarządzania, dobrze by było, żeby było zarządzanie placówkami czy ośrodkami zdrowia. Natomiast wójt w tym wyborze jest całkowicie autonomiczny. Jedynym obowiązkiem, który musi spełnić po tych dwóch nieskutecznych konkursach, to jest zadanie pytania komisji konkursowej. To znaczy poproszenie komisji konkursowej o opinię i wójt to zrobi. Jeżeli chodzi o zdolność kandydata do pełnienia stanowiska pod względem tego, czy nie jest karany, to decydujący jest o tym wypis z Krajowego Rejestru Karnego. Taki wypis z Krajowego Rejestru Karnego pana doktora świadczy o tym, że nie jest karany, więc jakiekolwiek postępowania, które się toczą przed jakimkolwiek organami, no, będą rozstrzygnięte, jeżeli kandydat, który zgłosił się do konkursu, czy zgłosił się do, aplikował na stanowisko, został wybrany, nie jest karany, a później zostanie skazany, no to oczywiście traci zdolność do tego, żeby zajmować te stanowisko, ale no, nie możemy zastępować sądów i jest ta słynna zasada domniemania niewinności. Jeżeli nawet cokolwiek się przeciwko komukolwiek toczy, to żaden organ, żaden urząd nie może z tego wnioskować żadnych wniosków. Powinien powiedzieć, że toczy postępowanie. No ale niektórzy startują w wyborach i my wszyscy wiemy, a oni nie mówią i startują. Są po prostu sumienia i sumienia. Proszę bardzo. Są ale nie, bo to... Ja jedno dobra. Pracownika, takiego zwykłego, to się pyta, czy jesteś karany, czy nie jesteś karany, czy toczy ci się postępowanie. I tu szanująca kobieta, komisja powinna tego doktora pytać, lekarza. Może pytać. Czy jest jakieś postępowanie, czy karne w sądzie, czy jeśli uczynił tą wiadomość, on powinien aplikować na bitę. Jeśli jest honorowy. To znaczy, ja państwu powiem jedno zdanie, bo komisja to swoje zrobiła, sprawdziła, podpisała się pod protokołami, które obowiązują, są do wglądu. I na tym bym sprawę skończył. Nie wybraliśmy nie dlatego, że byli niedobrzy, tylko nie wybraliśmy dlatego, że po prostu nie było większości. I to jest taki temat. Nie było większości, nie wybraliśmy, temat się zamyka. Pan radny Marian Pytlarz. Panie wójcie, chciałem zapytać taką sprawę. Za ile ten pan będzie pracował w ośrodku zdrowia? Za jaką cenę? Jaka pensja? I jest następna sprawa. Dwa tygodnie w piątek ten pan dziecka chorego prawdopodobnie nie przyjął 6-letniego. I tu jest pani doktor, może pan wyjaśnić. Ubolewam nad takimi sprawami. Momencik, proszę państwa. Poprosimy pana doktora, jak nie przyjął, to będzie wyjaśnił. On dzisiaj powinien być na czasie. I zajęcie zauważyłem, bo się robię zdrowia pod kreską, będzie jechał na górę. Dziękuję. Drodzy państwo, bo ja widzę wszystkich. Panią doktor też widzę przecież po prostu i na pewno dam głos, tylko jeszcze sekundę. Chciałbym uporządkować. Informacja o zasadności wyboru doktora Krzysztofa Adamkiewicza i warunków zatrudnienia na kierownika ośrodka zdrowia w Lelowie. Pan wójt skończył swoją wypowiedź, tak? Czy radni chcą jeszcze coś zadać pytanie w tym temacie? Jeżeli nie, momencik, pani radna, to nie jest debata, ale powiedzmy, kultura wymaga, żeby pani doktor Olejniczak oddać głos i proszę bardzo. Tak, więc ja tutaj nie byłam od początku.
Powód taki, gdyż pan doktor nowy kierownik nie zwolnił mnie, czyli nie pozwolił mi tu przyjść, kazał mi przyjmować pacjentów. No w tej chwili się wyrwałam na terminu kilka, więc jestem w trakcie całej dyskusji, więc muszę się to jakoś wstrzelić. Natomiast w tej chwili nie ma kto przyjmować pacjentów, ponieważ ja zostawiłam pacjentów z doktorem Adamkiewiczem, no niestety ich nie przyjmuję. No bo jest z tym problem, ponieważ doktor niestety nie posiada specjalizacji, która uprawnia go do przyjmowania w podstawowej opiece zdrowotnej. W podstawowej opiece zdrowotnej może być zatrudniony lekarz, pediatra, rodzinny, internista lub lekarz z doświadczeniem w pracy w klozecie powyżej 5 lat. Doktor nie ma takich uprawnień, natomiast jego specjalizacja, przepraszam, że mówię zaocznie, ale doktor też tutaj mógł przyjść. Bo uważam, że niech to po prostu ja zaocznie, ciężko się mówi, więc wolałabym, żeby tu przyszedł. Państwo go zaprosili po prostu. No to będzie na następną sesję. Ponieważ jest, więc po prostu generalnie nie może przyjmować pacjentów. Ale ma od tego panią i drugą panią doktor, co przyjmują. Jest specjalizacja, którą posiada, to nie jest onkologia, to jest radioterapia. Radioterapia wyłącznie. Taka specjalizacja, więc onkologia jest pojęciem szerokim. I te metody leczenia onkologicznego też są nowoczesne i szerokie, natomiast doktor posiada radioterapię, czyli leczenie wyłącznie promieniami RTG. No szkoda, zaproście Państwo doktora, bo ja nie chcę zaocznie tutaj takich rzeczy mówić, ale myśmy tu pytali również wspólnie z radnymi. W związku z czym przydatność jako lekarza, który będzie przyjmował nam pacjentów, no jest żadna, bo może on przyjmować pod kierunkiem kogoś obok, czyli musi być drugi lekarz, który go jak gdyby firmuje, który jest w tym czasie w ośrodku. Jeśli ten lekarz pojedzie na wizytę, czy go nie ma, to doktor przyjmować nie może. To wszystko się może dziać, jeszcze może do 2017 roku, ale w następnym czasie niestety te sprawy zostaną zamknięte i po prostu, więc jest przyjęty przez pana wójta wyłącznie w roli menadżera. I teraz wszystko by było pięknie, nie mam nic przeciwko menadżerowi, tylko czy nas stać na to? Jest to ilość pacjentów, których mamy zdeklarowanych, jest to około 3400 na tę ilość pacjentów. Na 2500 pacjentów jeden lekarz, na 3400 pacjentów półtora etatu. I teraz, kogo zwolnić, żeby menadżer mógł wskoczyć? Kogo? Ja nie mam nic przeciwko menadżerowi. Ja otrzymałam za swoją tą pracę dodatkową jako jako kierownik w tym roku kwotę brutto 2400 zł, co netto stanowi 1700 około. Ja za tą kwotę robiłam wszystko jak najuczciwiej, co mogłam. W tej chwili doktor dostał 7000 zł za to samo, czyli ta kwota już się potroiła. Czy nas na to stać, proszę Państwa? Rozstrzygnijmy to, bo to jest żadna rzecz. Ja mogę pacjentów przyjmować, dla mnie to jest naprawdę najlepiej, co lubię i umiem robić, to jest przyjmowanie pacjentów. Tylko czy stać ośrodek na takie menadżerowanie, bo kogoś trzeba zwolnić. Ktoś musi odejść. Po prostu, żeby ktoś mógł przyjść. Albo trzeba ograniczyć badania, albo trzeba ograniczyć badania laboratoryjne, badania diagnostyczne. Coś trzeba ograniczyć, żeby po prostu ktoś mógł skoczyć za tą pensję. To jest na razie początkowa pensja. Ja myślę, że... Dąży się do 10 tysięcy. No i teraz proszę, podejmijcie Państwo, zaproszcie. Ja myślę, że na pół godziny może przyjść. Ja naprawdę nie chcę zaocznie o nikim mówić. Przepraszam bardzo, ja myślę, mamy takie ciało, nie wszyscy radni są w Radzie Społecznej naszej, tutaj działającej przy ZOZ-ie. Jest Rada Społeczna, proszę się spotkać, przeanalizować. Chciałam, ja dokończę, zaraz Pani dam głos. Żeby pacjentom było lepiej, zatrudniłam na 1/4 etatu lekarza, który jest to internie, bo dwójce z interni, nieukończonej kardiologii, ale prawie ukończonej, czyli lekarz zupełnie samodzielny i mogący konsultować kardiologicznie, bo przecież pracował w poradni kardiologicznej, to żeby po prostu, żebyście Państwo mieli lepiej, to wprowadzić trzeciego lekarza. Ja byłam w stanie ograniczyć swoje tutaj pensje za czynności administracyjne do minimum po to, żeby było kilku lekarzy, żeby był wybór, żeby było do kogo pójść. A w tej chwili, no... Ja rozumiem. To jest praca dla dwóch lekarzy, góra dla dwóch etatów.
Więc ktoś. Ja myślę, że właśnie w tym gronie profesjonalizmu spotkacie się i wypracujecie wniosek, a Rada podejmie odpowiednie działania. Dziękuję. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Jeśli wójt podejmował tą decyzję, czym się kierował? Bo no właśnie przecież wójt jest władzą wykonawczą i powinien jednak słuchać się komisji konkursowej, radnych, którzy przede wszystkim nie, że nie chcieli nowego doktora, tylko nie chcieli menadżera, bo ośrodek taki nie stać jest na wydawanie takich pieniędzy. Więc czym panie wójt tutaj się kierował? Pan wójt już... Komisja konkursowa wskazywała, tak, że nie chce menadżera, a chce lekarza do pracy. To podkreślała, lekarza do pracy. No to w tej chwili mamy taką sytuację, że ja jestem 5 minut i martwię się, że pacjenci mi się rozejdą lub pójdą do innych ośrodków, bo nie ma kto przyjmować. Dziękujemy, że pani znalazła czas. Zaprosimy też. Ja myślę, że ten temat jeszcze Rada Społeczna powinna się tym zająć. Niemniej jednak pan wójt przed chwilą odpowiadał, więc nie będziemy powtarzać. Pani Magda coś chciała powiedzieć, bo tu mi kolega podpowiada. Proszę bardzo. Dziękuję za wypowiedzenie głosu, ale panie przewodniczący, przeczyt rozumie. Przez chwilę pan powiedział, że to nie jest debata. Nie, no nie jest debata, ale jak już... Jestem członkiem Rady Społecznej. No jest pani. No więc na Radzie będziecie rozmawiać i wypracujecie wniosek. No o to chodzi. W związku z tym, że nie było posiedzenia Rady zwołanej od dłuższego czasu, dlatego chciałam dzisiaj zadać pierwsze pytanie odnośnie samego regulaminu. No bo przecież jest tak dużo różnych konkursów i zawsze to komisja konkursowa podejmuje decyzję. Czy akurat w przypadku tego konkursu to akurat musiał obowiązywać ten regulamin, a nie... No niestety, no. Wszyscy się tak czujemy, no. To właśnie dlatego należało dopracować odpowiedni regulamin, wtedy dopasować, żeby... To znaczy, pani Magdo, ja obrady komisji są tajne i dlatego nie mogę nic więcej po prostu powiedzieć, bo gdybym powiedział, to by to inaczej wyglądało. No nie mogę powiedzieć i trudno. Drodzy państwo, przechodzimy do punktu następnego, bo też się łączy, a chciałbym wykorzystać jeszcze tu obecność szerszą naszą. Informacja o celowości zamiaru zwolnienia doktora Adama Pałuchowskiego, który zresztą no, bardzo dobrze, że funkcjonuje, bo jest też bardzo potrzebny. Kto powie na ten temat? Pan wójt, proszę. Ja nie wiem, jaka jest celowość zwolnienia. Nie wiem, czy w ogóle zostanie zwolniony. A to jest dobry pomysł na zwołanie Stołecznej Rady. Tam się dyskutujemy z kierownikiem i przedstawimy wnioski. Chodzi o to, żeby to uciszyć trochę, żeby to pracować nad tym. Teraz w takim gronie poszerzonym ta dyskusja jest trochę to... Pani Magda wie lepiej, co tam myśmy dyskutowali. No to mnie bardzo denerwuje, że wszyscy wiedzą, że chcemy pana doktora Klimasa przyjąć, a i tak dalej. No wszyscy oprócz członków Rady. Aha, źle zrozumiałem. Myślałem, że to Rada... Proszę słuchać. Ja też chciałam. Dziękuję. No, od mistrzynią od manipulacji to tu ktoś inny jest. Ale żeby dzisiaj przed wyborcą nie być posądzany o nic. Czy ktoś... Ja nie manipuluję, tylko chciałam się zapytać jedną rzecz. Pani doktor. Ale to wie pani co, to może w sprawach różnych. No. Jak pani doktor pójdzie, to... Dobra, no niech pani spyta, bo pani doktor też nie wyganiam przecież, nie, ale mówiła, że pójdzie. Ja chciałam się zapytać o tą rehabilitację. Była pani niecały rok. I tą rehabilitację pani nie uruchomiła tak jak potrzeba. I no odpadnie. No bardzo mi przykro z tego powodu. Że trzeba płacić za to i pani odsyłą gdzieś indziej. Pani doktor, ale króciutko, jak bym prosił. Bo... Nie, no już odpowiadam. Pan wójt również przed rokiem wraz z panią doktor Rejman udali się do Narodowego Funduszu w sprawie rehabilitacji. Czy pan wójt załatwił wtedy tą rehabilitację? W tej sprawie się pan udał. Nie udało się panu. Ja natomiast w marcu składałam ofertę, na którą to ofertę miałam dni 14, ponieważ była nieprawidłowo zarejestrowana gabinet fizjoterapii, czyli nie był w ogóle zarejestrowany, była zarejestrowana poradnia rehabilitacyjna. Trzeba było to wszystko zmieniać. W ciągu dni 14 musiałam osiągnąć rejestrację, zamówienia sprzętu, remont w gabinecie pomieszczenia w ciągu tych po prostu czasu. Jeszcze
przez wójta i panią Pieszczyńską. I to jest sprawa jasna. Ja mobbing zgłaszałam, panie ludzie, panie. Ja panu zgłaszałam. Mobbing będzie później. To jest mobbing będzie później. I w tym czasie 14 dni to jest nie do osiągnięcia, żeby porobić wszelkie rejestracje, sanepidy, remont przeprowadzić, kupić sprzęt i złożyć prawidłową ofertę. Tą ofertę złożyłam prawidłowo. Czyli nie ma żadnych minusów, które by mi po prostu Narodowy Fundusz nie dał, bo nie dał. Bo nie dał prawie żadnemu nowemu ośrodkowi. Nie wiem, który ośrodek nowy dostał. Proszę, może państwo wiedzą. Natomiast stare ośrodki zostały zmniejszone, ich fundusze, o połowę przynajmniej. Niektóre stare też nie otrzymały przez ciągłość. Więc tutaj było po prostu ta trudna rzecz. Natomiast nie popełniłam żadnego błędu. Prawidłowo złożona oferta. W czasie. Prawidłowy sprzęt. Prawidłowy personel. Ze pomieszczeniami zrobiłam, co mogłam w kwestii remontu. Proszę zobaczyć, jak było przedtem, a jak jest teraz. Zapraszam. Natomiast, że fundusz nie dał, to nie dał. Nie, bo nie. Czyli nie było tam przyczyn, że brakowało sprzętu, czy że brakowało pomieszczenia. W pomieszczeniu do masażu, jak tłumaczyłam, jak państwu wszystkim razem wysyłałam zresztą informację, bo wszystkim z Rady Społecznej rozesłałam tą korespondencję z Narodowym Funduszem, w pomieszczeniu do masażu stał masaż mechaniczny. I tego jakby fundusz się czepił, bo czegoś musiał, że ten masaż tam stoi. Więc jak powiedziałam, że ten masaż tam to wezmę, czy to jeszcze nie jest gotowe, no to niestety powiedziano nie, bo nie, no bo coś zawsze trzeba powiedzieć. I to była jedyna rzecz, mówię tutaj z państwem szczerze i otwarcie się rozmawiam. Natomiast to, że została wprowadzona odpłatność 2 zł od zabiegu, w którym jest podłączany prąd, czyli magneto, czy elektroterapia, no to jest normalne. Natomiast terapia manualna, terapia ruchem jest za darmo. To jest najważniejsza część fizykoterapii wody, terapia ruchem i terapia manualna. Te pozostałe rzeczy mają mniejsze znaczenie w medycynie. My o tym wiemy, lekarze. Natomiast te 2 złote to po prostu jest żadne wykorzystanie. Dziękuję. Ale 2 złote Proszę państwa, może pani korzystać z zasad akwarium i terapii ruchem. Proszę państwa, nie przeszkadza. Ale posłuchajcie państwo. Ja już nie wiem nic. Bardzo proszę o spokój. Bałem się tego, że jak zaczniemy, to będzie piłeczka po jednej, piłeczka po drugiej. Pani Sołtys, tyle odpowiedzi na razie. No, pani doktor, ja dziękuję za tą szerszą, bo proszę nas, dziękuję. Pan wójt chciał zabrać głos jeszcze, ponieważ pani doktor wie, że myśmy mieli przed chwilą, pan wójt nam tłumaczył, jak to wygląda. Niech sobie wszyscy, którzy słyszeli te pismy, co mówił, no sobie porównajcie, no. Proszę bardzo, kto? Pan wójt czy pan radny? Proszę o spokój. Proszę o spokój. Ale bardzo proszę o spokój. No przecież chcemy dzisiaj sesję skończyć. Ja chciałem do punktu 10 odnośnie pana doktora Pawłowskiego. Tak. My żeśmy się tam musieli, żeśmy dał zgodę o informację. Tak. Dlatego, po prostu podstawili tym piśmem, które zostało skierowane do... No i to trzeba wyjaśnić znowu. Która wyraźnie jest napisane, że pan doktor Adamkiewicz zamierza, bo gdyby nie zamierzał, nie pisałby tego pisma do tego. Dobrze się tutaj stało, że padła propozycja tej Rady Społecznej. Szkoda tylko, że tak późno, bo panie wójcie, gdyby pan zaciągnął opinię tej Rady Społecznej, wziął pod uwagę wyniki po prostu tego konkursu, to myślę, że powinien pan rozpisać drugi konkurs, a nie wolę. Nie powoływać człowieka niepewnego. Wyszło tutaj, że toczy się przeciwko niemu sprawa. Więc będzie na tej komisji wyjaśnienia, co to jest. To znaczy te sprawy to są, wiecie, no nie tak, że może jak chce to wyjaśni, jak nie chce to nie wyjaśni, bo to są osobiste sprawy i nie musi wszystkim mówić, że jest karany. Ale to wydaje mi się, że tutaj chodzi o doktora i lekarza, który swoje zdrowie opowiedzamy i powinno być tu jasna sytuacja. Jest pewny człowiek. Zasada jest taka, dopóki ja nikogo nie bronię, dopóki ktoś nie jest ukarany przez sąd, skazany, to nie jest, nie można mówić, że już jest winny. W najbliższym czasie będzie ta Rada Społeczna, doktor Adamkiewicz. Panie wójcie, proszę. Powinien dzisiaj.
Ja widzę, że tu potrzebna jest bardzo rada społeczna, bo pani doktor, przy wprowadzeniu opłat nie było konsultowane na radzie społecznej żadne opłaty. Bo to musi być konsultowane. Oczywiście to było konsultowane, oczywiście ja powiedziałam, przecież jak to? Wszyscy byli na radzie, ja powiedziałam, że wobec tego musi być. Ale jest gdzieś zapis, gdzieś jest zatwierdzenie. Oczywiście, przecież są świadkowie. A ponadto ja zaproponowałam. Znaczy pani doktor. Powiedziałam, informowała i jeszcze mu pytała, czy pan, pan powiedział, że gmina nie dołoży, bo nie ma. Tak, więc gmina nie dołoży. Tak, było to. Ale to pan musiał się. Ale to trzeba załatwić formalnie. Przykładała pani Pieszyńska, nie ja. Potrzebne jest. Mój ojciec, niech pani się zastanowi. Przykro mi, ale nasz protokół ja to przyjęty. No to przyjęty. Ale nie. To stop, stop. Drogie panie, no. Na litość boską tu jest. Ja pani też dam oddam głos, tylko bardzo proszę mi pozwolić prowadzić. Czy ja mogę jeszcze mówić i rządzić tutaj? Pan wójt, potem pani odpowie. Proszę o spokój. Zaprosimy na społeczną radę bezpośrednio kierownika i przedyskutujemy z kawą. Dobrze. Ja prosiłam pana o to, żeby z mediów pan zszedł w zakresie rehabilitacji, czyli samego tego pomieszczenia, żebyśmy nie musieli płacić prądu, żebyśmy nie musieli płacić ogrzewania. I pan powiedział, że nie, bo nie. W związku z tym ja panu powiedziałam, to rada przecież słyszałam, bo to było na radzie, w związku z tym powiedziałam, że musimy płacić odpłatność niewielką za te rzeczy. Także tutaj ta rozmowa była, natomiast jeśli chodzi o protokół, to mój protokół został przekreślony przez panią, mam świadków tutaj w gminie, że został przez panią przekreślony, ułożony nowy protokół i niestety mobbing po prostu cały czas działa. Proszę, dobrze. Czy już pani zakończyła, pani doktor? Drodzy państwo, jak widzicie, te kwestie powinny być gdzie indziej załatwiane, a nie na sesji. No, na litość boską, to po co ta rada społeczna jest? Po to, żebyśmy my tu załatwiali. Jak się coś dzieje w Domu Kultury, rada musi iść. Jak się to rada? Nie no, drodzy państwo. Ktoś zwołuje tą radę. No nie my, bo dzisiaj akurat się nie chcę tu na kolegę. No więc proszę na radę, proszę zrobić radę, omówić to, ustalić, a my przyjmiemy lub nie. No musi być jakiś kierunek. Proszę uprzejmie. Pani radna. Ja tylko krótko tak mogę, bo po tym, co pani doktor przedstawiła, i rzeczywiście zasadność tej specjalności pana kierownika ZOW-u, co będzie w przypadku, kiedy na przykład pani doktor zachoruje i będzie nieobecna w pracy i co, ośrodek zdrowia wtedy będzie zamknięty, bo nie ma lekarza, który by przyjmował pacjentów, dzieci, ludzi, którzy przychodzą z normalnymi chorobami, a nie do specjalisty jako... Zapytamy. Ja nie jestem członkiem rzeczy. Zapytamy pana doktora, co będzie, bo to jest ważne pytanie. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Oczywiście. Zdrowia trzeba nadmąć, proszę to, no nie wiem, kogoś zatrudniać na czas choroby, po to, żeby pacjenci mogli normalnie korzystać ze środków. Ja myślę, że tam jeszcze kilka będzie takich spraw, które musimy ustalić. Ale to jest bardzo ważne. Tak, bardzo ważne, no oczywiście. Tak. Drodzy Państwo, przechodzimy do następnego punktu, którego już tu przed jak gdyby wywoływałem. Jest to punkt 12. Informacja na temat załatwiania skargi pani Anny Gorczyczyńskiej na skarbnika gminy dla Lelów panią Lidię Przyjestrzyńską. Ja powiem Państwu tak, może ja zacznę, bo ja powiem Państwu, że do mnie też te skarga wpłynęła i takie drugie pismo. Pozwoliłem sobie dzisiaj wszystkim radnym, zgodnie z tym pismem, które odpisałem pani Annie Gorczyczyńskiej, rozdać, ponieważ również mi dała takie oświadczenie, iż mogę te pisma wszystkim tylko Państwu dać. Ja pozwoliłem sobie w ten sposób odpisać. Państwo radni macie te skargi, nawet macie tam więcej. Ja jeszcze nie analizowałem tych materiałów całkowicie dzisiejszego pisma, ale odpisałem tak. W odpowiedzi na pani pismo skargę z dnia 29.10.2014 roku uprzejmie informuję. Uprzejmie informuję, iż przewodniczący Rady Gminy i Rada Gminy
nie posiada żadnych kompetencji w przedmiocie regulowania stosunku pracy pracowników urzędu. Zgodnie z Rada Gminy nie posiada żadnych kompetencji w przedmiocie regulowania stosunku pracy pracowników urzędu. Zgodnie z przepisem artykułu 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, kierownikiem Urzędu Gminy jest wójt, który jest właściwym adresatem tej skargi, ponieważ zgodnie z artykułem 33 ust. 5 brzmieniem ustawy, kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracownika urzędu oraz kierowników i gminnych jednostek organizacyjnych. Rada Gminy nie jest uprawniona do wykonywania uprawnień przypisanych ustawą wójtowi, tak jak wójt nie może wykonywać kompetencji Rady Gminy. Niezależnie od powyższego kopię pani skargi przekażę wszystkim radnym na najbliższym wspólnym posiedzeniu komisji lub najbliższej sesji Rady Gminy. Nie ukrywam, że pani to oświadczenie bardzo dużo, a nie ma tej pani, bardzo dużo mi pomogło, że mogłem po prostu tą kopię dać wszystkim, ponieważ tak to bym po prostu tylko państwu dał za podpisem do wiadomości. Tyle, co ja mogłem jako przewodniczący Rady, opierając się na wypowiedzi. To jest jeszcze kolego, jeszcze pani Gorzyczyńskiej, to jest tata pani Ani. Teraz później dam oddam głos. Teraz czy pan wójt chciałby w tym temacie oddać głos? Bo ja powiedziałem, co nas jako Radę. Proszę. Panie radco, proszę. Wójt na skargę pani Anny Gorczyńskiej odpowiedział w piśmie i w terminie. Nie wiem, czy wpłynęła do dnia dzisiejszego zgoda pani skarżącej na to, żeby treść tej skargi omawiać, dlatego że jest tam poruszone kilka tematów, które są ściśle związane nie tylko ze stosunkiem pracy, ale z osobą pani Gorzyczyńskiej i nie wiem teraz, panie przewodniczący, czy taką zgodę my mamy, czy nie, bo... Znaczy, ja mam takie oświadczenie, bo ja brałem wtedy do moich materiałów. Ja niżej podpisany, dlatego dałem radnym wszystkim to co roku. Ja niżej podpisana, ale mam zgodę na rozpatrzenie moich skargi z dnia 29 września 2014 roku, 15 października 2014, 3 listopada 2014, tu jest dużo chyba numerskich. Na sesji Rady Gminy według w dniu 3 listopada 2014 roku. To myślę, że jeżeli coś powiemy, to się tutaj nic... Tak to rozumiem, dotyczy to tej skali, która była odpowiedziana, to samo pismo do pana przewodniczącego. Tak. Ja nie uważam, szanowni państwo, radni, żeby radni mogli cokolwiek w tej sprawie uczynić, dlatego że, tak jak zauważył pan przewodniczący, jedynym adresatem tej skargi i osobą, która mogłaby ją rozpatrzyć, jest wójt. I wójt tą sprawę rozpoznał. Odmówił zasadności tej skargi. I jeżeli pracownik dalej uważa, że jego prawa zostały w jakikolwiek sposób naruszone, to zostaje to, o czym mówiłem poprzednio mojej mówi. Czyli może się zwrócić o pana do sądu. Takie uprawnienie pracowników przysługuje. Wójt, jeżeli otrzymuje skargę, to może ją albo uwzględnić, albo nie uwzględnić. Może być tylko dwie rzeczy. Sytuacja jest zero-jedynkowa. Czyli wójt albo uwzględnia skargę i wypłaca odszkodowanie, bo to się musiałoby tak skończyć, albo i nie uwzględnia. Wójt wybrał tą pierwszą opcję, nie uwzględnił skargi. Przesłał do wiadomości skarżącej swoją odpowiedź. Jeżeli jest zgoda skarżącej na to, żeby tę odpowiedź publicznić, to nie widzę przeszkód, żeby tą odpowiedź odczytać. A jaki był konkretny powód, że ta pani wadała? Proszę bardzo. Ja może odczytam pani Gorzyńską, 20 października. To wnikliwe zapoznaniu się z pani skargą złożoną dnia 29 września 2014 roku uprzejmie wyjaśnia, że nie znajduje podstaw do jej uwzględnienia. Powodem, dla którego zmuszony jestem odmówić racji pani skarży, jest fakt, że opisane przez panią zarzuty są dość dużymi uogólnieniami. Nie przedstawiają żadnych faktów merytorycznych. Niemniej jednak poprosiłem panią skarbnik Lidię Pieszczyńską o pisemne odniesienie się do tej sprawy.
O pomoc w badaniu sprawy prosiłem również kierownika referatu organizacyjnego sekretarza gminy pana Mówekarowa. Wyjaśniam ponadto, że nie mogę odnieść się do zarzutu kierowanego bezpośrednio do mnie o nieskuteczności dotychczasowych skarg i wniosków na wójta, ponieważ takich skarg nie było. Jest mi przykro, że w ten sposób opiera pani relacje panujące w naszym wspólnym miejscu pracy. Ze swojej strony zawsze czynię wszystko, aby atmosfera pracy w naszym urzędzie, którą dotąd oceniałem wysoko, jak to pozwala wszystkim pracownikom na maksymalny komfort pracy, wzajemne zrozumienie i poszanowanie. Nieznane mi są także żadne przypadki naruszania prawa pracy w stosunku do pani osoby, jak i do kogokolwiek z pracowników. Nigdy też nie odmówiłem pani prośbą o udzielanie urlopu pożądanym przez panią terminie, czy odbioru godzin za pracę w godzinach. Dziękuję bardzo. Obiecałem panu Piotrowi i Gorzyńskiemu tacie, a niebo chyba upoważniła tu mojego wypowiadania. Proszę. Proszę. Panie przewodniczący, panie wójcie, nazywam się Piotr Gorzyczyński, jestem ojcem pani Gorzyczyńskiej. Była zatrudniona tutaj. Napisała skargę na panią skarbnik do pana wójta. Ta skarga wpłynęła do pana wójta. Przy tej skardze zostały naruszone różne prawa i ustawy. Po pierwsze, została wyniesiona z sekretariatu przez panią skarbnik. Chodziła pani skarbnik to po gminie z pani skarbnik tą skargą chodziła. Opublikowana została w internecie. Naraziła moją córkę na to, co mówię, na te związane z paragrafami. Po prostu się denerwuje. Tak samo jest i w domu. Napięta sytuacja. Ta sytuacja dla mnie jest nie do przyjęcia. Oczekuję od pana wójta wyjaśnienia, dlaczego została wyniesiona ta skarga, opublikowana. I oczekuję także publicznego przeproszenia, tak jak i opublikowania. Nie było zgody na opublikowanie tego. Został złamany regulamin kodeksu pracy, regulamin karny, kodeks karny został złamany. Ustawa o naruszeniu dóbr osobistych. Niech się pani tak nie cieszy. Można zapytać pana Piotra? Proszę. Ale gdzie ona została opublikowana, panie za bardzo? W internecie. A gdzie można to znaleźć? Jak pan poszuka, to pan znajdzie. Aha, czyli nie, bo chcąc wiedzieć, czy została gdzieś pokazana, no to trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Nawet zostały wydrukowane i chodziło to po ludziach. Nie. Proszę bardzo, proszę. I oczekuję tak samo publicznego przeproszenia mojej córki, jak zostało to też w internecie. A jeżeli nie, w poniedziałek zgłaszam tą sprawę do prokuratury. Co? Zgłaszam tą sprawę do prokuratury, powtarzam jeszcze raz. To nie jest groźba, to jest po prostu stwierdzenie faktu. Złe traktowanie pracowników i mojej córki. I są na to dowody. Dziękuję. Pani skarbnik teraz, proszę. Ponieważ jak to pan mówi, że trzeba mieć pozwolenie na ujawnienie danych, ja pozwalam ujawnić moją odpowiedź do pana wójta i chciałabym ją państwu przeczytać. W odpowiedzi na skargę pani Anny Gorczyczyńskiej z 29 września wyjaśniam, że trudno odnieść się do zarzutów, jakie to pismo zawiera, gdyż dotyczą głównie strefy emocjonalnej pani Gorczyczyńskiej. Ujęte w piśmie informacje to pomówienia i plotki, czego przykładem jest zdanie, cytat, o czym informują osoby pracujące w instytucjach powiatowych. A zatem pani Gorczyńska formułuje zarzuty na podstawie informacji pozyskanych z zasłyszenia. W odniesieniu do słów pani Gorczyńskiej, cytat,
korzystanie ze zwolnień lekarskich oraz stosowanie silnych środków uspokajających. Trzeba zwrócić uwagę, że korzystanie ze zwolnień lekarskich w czerwcu, a tym samym stosowanie silnych środków uspokajających, nie przeszkodziło pani Dorczyczyńskiej w pisaniu i obronie pracy dyplomowej w tym czasie. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa z Biblii. A kto jest bez winy, niech pierwszy. Odnosząc się na proszę o spokój. Do jedynych merytorycznych treści. Proszę o spokój, ja widzę. To jest czasu pracy. To nie jest czas na dyskusję. Czasu pracy niezgodnego z kodeksem pracy i wynagrodzeń, to należy zauważyć, że czas pracy i sposób wynagradzania są określone w Urzędzie Gminy Lelów w stosownych regulaminach. A pani Dorczyczyńska regularnie i na bieżąco odbierała sobie każdą przepracowaną minutę. Jednocześnie informuję, iż nie jestem bezpośrednim przełożonym pani Dorczyńskiej oraz nie wykonuję i nie wykonywałam uprawnień pracodawcy wobec tego pracownika. A sposób wynagradzania i czas pracy w urzędzie nie są w gestii skarbnika gminy. Dla każdego pracownika nieumiejętne lub nieprawidłowe wykonywanie powierzonych zadań jest co do zasady stresujące i winno być sygnałem do poprawienia swojej postawy wobec wykonywanych obowiązków, a nie sygnałem do pisania skarg na gminę. Szkoda, że pracownik zaczynający dopiero swoją karierę zawodową zaczyna ją od skarg. Czuję się głęboko dotknięta tym pismem, ponieważ zawarte w nim informacje są nieprawdziwe, tendencyjne i oczerniają mnie w oczach pana wójta i rady gminy. Sformułowanie, to takie było, o porażce jest obrażaniem mnie na skarbnika gminy. W skarce było, że pani skarbnik uważa pracę w Lelowie jako swoją porażkę. Takie było zdanie, więc wszyscy wiedzą lepiej, co pani skarbnik uważa. Czuję się głęboko dotknięta tym pismem, ponieważ zawarte w nim informacje są nieprawdziwe, tendencyjne i oczerniają mnie w oczach pana wójta i rady. Sformułowanie o porażce jest obrażaniem mnie jako skarbnika gminy Lelów. Ponieważ sukces w naprawie finansów gminy jest niekwestionowany, udokumentowany i stanowi dla mnie źródło ogromnej osobistej satysfakcji 48% na 39%. Przy jednoczesnym zrealizowaniu przez gminę ponad 18 milionów inwestycji w ciągu 3 lat. Trzeba dodać także, że taki sukces nie byłby możliwy bez kadry wykwalifikowanych i zaangażowanych w swoje obowiązki pracowników. A za takich uważam pracujących w Urzędzie Gminy Lelów pracowników. W Urzędzie Gminy Lelów powinni pracować najlepsi ludzie, nawet jeśli ich wyłonienie jest długotrwałym procesem. Chciałam tutaj też dodać, że u nas w urzędzie w tej chwili pracuje młodych ludzi, którzy pracują bardzo dużo. W sekretariacie są dwie dziewczyny, w promocji i w funduszach jest jedna pani, druga pani jest na stażu. Płaci za nim biuro pracy. W drogach jest dwóch panów młodych, nowych. Pani Ania Mazanek, która jest w tej chwili na macierzyńskim, która wróci w styczniu. To jest ekipa ludzi, którzy pracują, sprawdzili się i są. I proszę Państwa, pani Anna Dorczyńska miała umowę nie jako pracownik ani promocji, ani funduszy, tylko pracownik biurowy, była na początku na stażu. Później my mamy zawsze obowiązek po stażu, z każdym pracownikiem po prostu, bo by nam nie dali nowego stażu, przytrzymać umowę jakiś czas. I pani Dorczyńskiej ta umowa się skończyła 31 października. I to wszystko. Nikt jej nie zwalniał, nikt jej nie... Tak samo jak wiele innych osób, które po prostu były na staż zatrudniane po to, żeby tym ludziom dać szansę na przyszłość, żeby się lepiej trwali tym, że przepracowali gdzieś pół roku. Ale myślę, że trzeba tą politykę przyjmowania ludzi na staż, żeby sobie pracowali pół roku, potem 3 miesiące czy pół roku ich zatrudniamy i wszystko. Struktura jest jaka jest, ona nie jest z gumy. To nie jest tak, że każdy, kto przejdzie staż, musi zostać. Naprawdę, to są ludzie z konkursów i przyjęci, o jeszcze jest pani Sikora, też młoda osoba, są wszystko ludzie przyjęci z konkursów lub będący na stażach płaceni przy biuro pracy. I to tak wygląda, ta umowa się skończyła i koniec, nie było żadnych tych. Ja nikogo nie przestawiam, nie przesuwam. Na stanowisko promocji były dwa konkursy,
Raz pracowała pani Jerz, po pół roku nikt nie dzwonił, po prostu nie była podpisana z nią umowa. Teraz na takim stażu pół roku jest pani Sokolińska i tylko ona z konkursu jest na tym stanowisku. Wszyscy inni to są stażyści. Dziękuję. Pan Wójt i pan Piotr. I na tym dyskusję będziemy kończyć. Chciałem pierwsze podkreślić to, jaki jest status tej pani Gościńskiej. Nie przedłużyłem z nią umowy o pracę, którą skończyła 31 października. Proszę bardzo. Pan, panie wójcie, dał odpowiedź żonie tej córce na to pismo i jest tam zdanie, dobrze pamiętam, jest tam zdanie, że poprosił pan o pisemną odpowiedź panią skarbnik. Z tego rozumiem, że tą odpowiedź pisała sama zainteresowana, a pan tylko złożył podpis i walną pieczęć. I oczekuję jeszcze na odpowiedź moich poprzednich pytań. Mnie nie interesuje, bo ja wiem, że córce umowa się skończyła. Ja zadałem panu proste pytanie i oczekuję prostej odpowiedzi. Jeżeli pana nie stać na tą odpowiedź, to może trzeba panu pomóc, może ktoś panu, może jakiś radca, może ktoś, no nie wiem. Nie mógł pan odpowiedzieć na proste pytanie, dlaczego, zadałem panu pytanie, dlaczego została wyniesiona, mówię powoli i poważnie, żebyś i głośno, żebyś pan zrozumiał, dlaczego została wyniesiona skarga i dostała się do internetu. To są pan... Pańscy podwładni, którzy wynieśli tą umowę. I ja chcę to wiedzieć. Chcę znać odpowiedź na to pytanie. Czy w stosunku do tego pracownika zostały wyciągnięte jakieś wnioski? Bo mi się wydaje, że minimum nagana z wpisaniem do akt, bo panu trzeba podpowiedzieć wszystko, co pan ma to robić. Minimum wpisanie do nagany do akt to jest minimum. Za takie coś, bo jeżeli wynosi się skargę z sekretariatu, skąd ja nie mam pewności, że nie wynosi się innych dokumentów, które są jeszcze bardziej ważne. Skąd ja mam taką pewność? Panie doktorze, chce wyjść? Proszę bardzo. Proszę, pan wójt teraz. Proszę państwa. Myślałem, że pani chce wyjść. Ja czytałem pismo do pani Gorzycińskiej, pani skarbnik czytała swoje pismo. Nie potrafię, proszę pana, powiedzieć, jak to się stało, czy w ogóle się stało, bo ja nie wiem, gdzie w internecie jest to pismo. To znaczy, czy jest to pismo na oficjalnej stronie urzędu? No, właśnie o to chodzi, żebyśmy wiedzieli, gdzie to jest. Na stronie internetowej Urzędu Gminy, czy ta skarga jest, czy ty tylko wnośnie rozumiesz? Żeby ustalić, kto wyjdzie, to trzeba się kierować. Ale gdzie to jest? Trzeba wyjaśnić. Dobrze, wyjaśnię sprawę, to z chęcią poproszę o odpowiedzi, gdzie pan to widział w internecie. Teraz przechodzę do córki i dam konkretną. Momencik. Drodzy Państwo, Panie doktor, ja pani, a Pani może niestety lub stety. Ja powiem w ten sposób. Ja kończę dyskusję na ten temat. Wszystkie osoby, które czują się, bo tutaj czytam, pokrzywdzone, mogą w ten sam... Czy Pani mnie nie słyszy? Nie. Czy ja mogę powiedzieć jedno zdanie? To będzie jedno zdanie i ja wyjdę. Ja panu wójtowi kilka miesięcy temu zgłaszałam problem mobbingu, który się dzieje w gminie, dotyczy on również mnie, ja sobie z tym radzę, ale który się dzieje w gminie, który po prostu do mnie trafiają pacjenci w stanach ostrych, przewlekłych, w stanach po prostu zagrożenia zdrowia swojego, którzy mi mówią o tym, ja nie wymienię nazwisk, ale to jest bardzo, po prostu jest to wiele, wiele osób, które się leczą po prostu, które się leczą i u mnie, i u psychiatry z powodu stosunków pracy panujących w gminie. Ja wójtowi zgłosiłam ten problem, powiedziałam, że jest problem mobbingu w stosunku do pani Pieszczyńskiej. Oczywiście państwo razem współdziałają, więc pan wójt odpowiedział mi, powiem co mi odpowiedział, będę współpracował z kim chcę i jak chcę. Dobrze. Również mobbing dotyczy mojej osoby i również znajdzie on prawdopodobnie odzwierciedlenie w sądzie, ponieważ obecnie zwolnił mnie pan również z dnia na dzień z funkcji.
Natomiast moja umowa... Miało być jedno zdanie. Jest. Jest 14-dniowy okres wypowiedzenia, więc poprawię. To są układy między pracodawcą a pracobiorcą. Nie jest to tylko to. Nie jest to tylko to. To są na rady społeczne, rada społeczna, która się odbywała po prostu w warunkach mobbingu przy pani Pieszczyńskiej, przy zwoływanych jeszcze 10 innych osobach, które nie należały do rady społecznej, w których ugrywaliście państwo swoje sprawy, tak jak umowę ze stomatologiem, która była umową niegospodarną. Ale pani mówiła o mobbingu. Pani doktor, jak z panią można rozmawiać? No, że to jest mobbing. Ja mogę, iść pani tokiem myślenia? To elementy mobbingu. Obrażanie, wyzywanie od debilek, bo tak pani to robi na korytarzu. Pani doktor, ale my tu nie jesteśmy sądem. Wzywanie rozmowy, wzywanie protokolanta. To są te elementy mobbingu. Ja jestem świadoma, ale wiele moich pacjentów nie jest świadomych. Obrażanie, nie, przerwy nie robię, bo... choroby psychicznej. Także te wszystkie rzeczy, ja jestem tego świadoma i mocna. Dziękuję. Ale pacjenci moi nie są świadomi. I po prostu oni się leczą z powodu pracy w urzędzie gminy. I robimy tu krok. Tylko powiedzieć... Przerwa 10 minut. Tak.